Myślę, że ten kończący się już rok 2016 był dobrym rokiem dla mieszkańców gminy i miasta Pyzdry. Przede wszystkim z tego względu, że udało nam się zrealizować więcej inwestycji, jak pierwotnie zakładaliśmy na etapie uchwały budżetowej. Wynika to przede wszystkim z tego, że oszczędności przetargowe, które uzyskaliśmy, jak również sporo oszczędności na wydatkach bieżących w trakcie roku, cały czas przesuwaliśmy właśnie na realizację kolejnych wydatków inwestycyjnych. Był to dobry rok również z tego względu, że udało nam się sięgnąć po pierwsze środki europejskie, na które czekaliśmy od dawna. Mam tu na myśli cztery drogi, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to łącznie ponad 6 kilometrów dróg, które zostaną właśnie pobudowane teraz w nadchodzącym 2017 i jeszcze następnym 2018 roku. Jak również myślę, że takim czynnikiem, z którego możemy być zadowoleni, to fakt, że w tym 2016 roku udało nam się wywołać troszeczkę takiego pozytywnego zamieszania wokół Pyzd, tutaj głównie dzięki powstałemu muralowi, choć nie tylko. Pyzdry dwukrotnie pojawiły się na antenie TVP, co myślę, że dla tak niewielkiej gminy jest nie bez znaczenia. Dzisiaj Rada Miejska na sesji ostatniej już w tym 2016 roku będzie właśnie obradować nad projektem budżetu na 2017 rok. Na ten moment, z tą wiedzą, którą posiadam, śmiało mogę stwierdzić, że to na pewno będzie dobry rok, ponieważ cztery inwestycje zakładamy, że na pewno zrealizujemy właśnie z dofinansowaniem środków unijnych. To jest budowa drogi w miejscowości Walga, budowa drogi na ulicach Miłosławska i Zwierzyniec w Pyzdrach, wymiana pokrycia dachowego na domu podcieniowym w Pyzdrach, jak również rewitalizacja skweru miejskiego na placu Sikorskiego. Mamy również złożone dwa duże wnioski, gdzie oczekujemy na rozstrzygnięcie. Jest to wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Pietrzyków, jak również wniosek na modernizację i adaptację budynku remizy OSP w Pyzdrach do nowej funkcji, a mianowicie przeniesienia siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. No i jeżeli w przypadku tych dwóch właśnie wniosków uzyskamy dobre wiadomości, no to wtedy myślę, że już śmiało możemy powiedzieć, że ten 2017 rok nie tylko będzie dobrym, ale bardzo dobrym rokiem.